Oto popiół drzewny, bogaty w składniki mineralne, a wśród nich także związki potasu. Związki potasu możemy odzyskać poprzez ługowanie popiołu wodą. Po długotrwałym odparowywaniu roztworu wydziela się osad, którego głównym składnikiem jest węglan potasu. Jesienno-zimowy okres grzewczy to najlepszy moment na pozyskanie dużych ilości popiołu drzewnego. W końcu trzeba porządnie napalić w piecu. W sumie możemy wykorzystać dowolny popiół pochodzenia roślinnego. Mimo wszystko najwydajniejszy będzie popiół drzewny. Do naszych celów nie nadaje się popiół węglowy. Popiół przesiewamy przez sito, aby oddzielić grubsze frakcje. Odsiany popiół zalewamy wodą i pozostawiamy na kilka godzin. Jeżeli zdobi się zbyt gęsty, dolewamy wody, aby uzyskać półpłynną masę. Półpłynną masę wylewamy do wiadra z naciągniętą tkaniną. Po kilkudziesięciu minutach zawartość odsączamy. Odsączony popiół zawiera jeszcze związki potasu. Możemy go wykorzystać tak jak nawóz bogaty w potas. Pozostały roztwór odparowujemy w ciepłym miejscu. Ze względu na dużą ilość wody do odparowania, warto wykorzystać ciepłą i słoneczną pogodę. Aby przyspieszyć zatężanie roztworu, warto zwiększyć powierzchnię odparowywanej cieczy. Odparowywanie zatężonego roztworu możemy dokończyć na przykład w domu. Zatężony roztwór po wstrząśnięciu pieni się jak mydło. Roztwór przesączamy, aby pozbyć się stałych zanieczyszczeń. Jak już wspomniałem, odparowywanie roztworu możemy dokończyć w domu. Otrzymany węglan potasu wymaga jeszcze oczyszczenia przez rekrystalizację. Świeży wywar z popiołu ma odczyn silnie zasadowy. Dlatego przy ekstrakcji większej ilości roztworu lepiej użyć rękawiczek. A to dla porównania roztwór wodorotlenku sodu, który jest mocną zasadą. Natomiast zatężony już roztwór ma odczyn słabo zasadowy. Żółty kolor płomienia świadczy o zanieczyszczeniu związkami sodu. Dla porównania czysty węglan potasu barwi płomień na kolor liliowy. Osad, podobnie jak inne węglany, reaguje z kwasami z wydzieleniem dwutlenku węgla.